No, chłopcy. Za Zbyszka. Cmentarze rosną. Maleje liczba obrońców. Ale obrona trwa. I będzie trwała do końca. Patrzymy w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci. Najgorszą ze wszystkich. Twarz zdrady. I tylko sny nasze nie zostały upokorzone. Maszerują cicho niby cienie poprzez lasy, góry i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie. Idą naprzód taka i dola. Idą wciąż naprzód, bo tak ich los. I ani wol, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. W tym czasie to już można powiedzieć, że to już jest taki los straceńców. Dlatego, że już są coraz gorsze warunki bytu w terenie. Ludzie już są zmęczeni, bo bardzo prześladują tych, którzy nam pomagają, maltretują, skazują na duże wyroki. Już krążyły te KBW, ubowce jeździli po tych wioskach, także już... Cóż, to nie było życie, wie pani. To była śmierć na każdym kroku. Prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać pana. No to zdrowie. Wszystkiego dobrego. Zdrowie. Bóg zapłać, chłopaki. Siedźcie, chłopaki, grzejcie się. Ręce do góry! No i niestety walka. Serdeczna walka. Dawaj, chłopie. Ustawa amnestyjna stała się ważnym czynnikiem stabilizacji wewnętrznej państwa. Oto doniosły moment, na który czekali dziesiątki tysięcy ludzi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut kładzie swój podpis pod dekretem o amnestii. Jedną drogą broń zdawali, dostawali, ujawniali się, a już drugimi drzwiami do więzień wprowadzali AK-owców. To tak to wszystko z tym ujawnieniem to wygląda. Zajebali wszystkich. Najpierw granaty do środka, tam ci powylatywali. W gaciach nieprzytomni po tym bimbrze chrzczonym. Wyłapali, rozebrali. Już powiem ci, skurwysyny reakcyjne, ale żal było patrzeć. Też ludzie, nie? Potem jednego po drugim nad tym dołem, a oni w ten dół lecieli. Jak jednego strzelili, to się lufa jakoś tak omskła, że... Z tego dołu tak słyszałem, jak on wołał matkę. Musiałem, kurwa, iść stamtąd.
We wrześniu, kiedy w 1947 roku, we wrześniu mąż powiedział, że wyjeżdża i że wobec tego, że stanowisko, że w ogóle sytuacja polityczna jest bardzo niebezpieczna nawet dla ludzi, którzy się ujawniają, wobec tego, że postanowił, prawda, wyjechać za granicę i tam ewentualnie organizować jakąś dalszą akcję. Komendancie, to chyba tutaj. Trzy razy, tak? Tak. Chodźcie, szybko. Szybko. To drzwi prosto. Nie szedł za wami nikt? Nie, wszystko w porządku. Panowie, oby nie było gorzej. No, to mamy ostatnią wieczerzę. To teraz by wypadała droga krzyżowa. Żułem gorzki kawałek rozpaczy, już trochę spleśniały i straszliwie twardy. Żułem powoli i w wielkim skupieniu, wiedząc, że nic innego nie mam do jedzenia. Był bardzo mroźny ten styczeń. Wprowadzili nas na główny dziedziniec tego więzienia. Wiem, że naczelnikiem więzienia był Żyd, kapitan. Zastępca to był jakiś ruski, bo tak po rusku mówił. Mówi, słuchajcie, tak z Ruska do nas. Myśmy was tu nie prosili. Tu Boga niet. I potem nam kazali się rozbierać na tym mrozie. Rozebraliśmy się do naga. I potem nie dali nam się ubrać, tylko te ciuch z tymi ciuchami pod pachą, kazali nam biec. I myśmy tak na gole biegli, a oni nas bili kluczami, kopali, pięściami. To się nazywała ścieżka zdrowia. Bili potwornie, w bardzo zmyślny sposób bili. Najsłynniejszy sposób, jak pani dwie doby siedziała, a oni się zmieniali bez przerwy. Pani albo stała, albo dali pani do góry nogami stołek, taboret, taki niemiecki z okrągłymi nóżkami, do siedzenia. To ile pani mogła usiedzieć na jednym pośladku, na takim kołku? Wpadał człowiek odbytnico na tą nogę. No, prąd mnie nie podłączali, innym podłączali prąd. Podłączali, brali jeden drut na członka, przywiązywali drugi wsadzali w usta. Ty skurwysyn! Zaraz na swojego trupa zrobisz dziurę. Mów co wiesz, ostatni raz pytam, mów co wiesz! Jestem w celi od 7 dni, nikogo nie znam, kto by mi powiedział o jakiejś dziurze. Ale to straszne rzeczy, więzienie, potworne rzeczy, ilu wspaniałych chłopaków siedziało. Jacy ludzie, na jakim poziomie siedziałem z reżyserem opery lwowskiej. Później siedziałem z takim wspaniałym adwokatem z Opola Lubelskiego. Z księdzem Kaczmarkiem siedziałem z Niemiec, który na dzwonnicy miał wysoko magazyn broni, ale go bili. A takich trzech od uskoka chłopaków, chłopy jak wilki,
tam wilki, niedźwiedzie. Jak wracali ze śledztwa, to skowyt z nich się wydobywał. Śmierdzieli rozkładającym się. Gniły na nich rany. To wszystko nie są bajki. Za włosy chwytany byłem po ścianie, kopano, kurde, jak człowiek mglał, to wiadro wody wylewano. Jak nie chciałem już później nic mówić tego, to za nogi i wieszał mnie do góry i stawiał strażnika. Do dzisiaj dnia mam ślady. Ślady mam na nogach, takie zaczernione tego i to już nie zniesie tego. Chodziłem do lekarza i tego powiedział, że to już pozostanie do końca życia. Te ślady. No i za co? Za to, że człowiek walczył z wrogiem. To władze tak postępowali. W imieniu Polski Ludowej oskarżonego Władysława Siłę Nowickiego sąd skazuje na karę śmierci. Oskarżonego Stanisława Łukasika sąd skazuje na karę śmierci. Oskarżonego Hieronima Dekutowskiego sąd skazuje na karę śmierci. Oskarżonego Jerzego Miatkowskiego sąd skazuje na karę śmierci. Oskarżonego Romana Grońskiego sąd skazuje na karę śmierci. Koniec tego dobrego. Wyprowadzaj! Odejdź! Zostałem przeprowadzony do gmachu głównego, gdzie mieściły się pomieszczenia dla więźniów już po wyrokach. Stanąłem przed kratą zamiast drzwi. Olbrzymia sala pełna mrowiska ludzkiego. Okazało się, że są tam Polacy skazani na karę śmierci, więźniowie polityczni, że są tam Niemcy skazani na karę śmierci za przestępstwa II wojny światowej i że są tam również nieliczni Ukraińcy skazani na karę śmierci. Kowalski. Muszę przyznać, że olbrzymia solidarność była między tymi wszystkimi, którzy byli skazani na karę śmierci. Ba, Ukraińcami dzieliliśmy się również żywnością, którąśmy dostawali. Ukraińcy tej żywności nie dostawali. Niemcy byli dość dobrze zaopatrzeni, bo oni dostawali paczki z Niemiec zachodnich. Panowie, żona mi mówi, że bliźniaki mi się urodziły. Cela żyła od rannej pobudki, to znaczy chyba o godzinie 6 nas budzono, do godziny 3. O 3 zale każdy siadał gdzieś z boku, patrzył. Wszystkie oczy były skierowane na kraty więzienne, kto dzisiaj następny. To była taka zasada w więzieniu, że o godzinie 7 zawsze były rozstrzeliwania. To było wiadomo, że kto przeżył, prawda, tą 7 godzinę wieczorem, to mógł do następnego dnia spokojnie czekać. Bo spokojnie to jest rzecz względna, prawda, bo to wszystko tragiczne rzeczy są. Gajdek, wychodzić. No już.
On dzieci ma. Każdy ma. Tak się mówi, że jedną siostrą partyzanta to jest nadzieja, a druga to niestety zdrada. I to było na co dzień z nimi. Nękały choroby, nękały głód, nękała ludzka obojętność, ludzka zawiść, ludzka jakaś bierność, no po prostu bierność. Mówiło się o tym, że dałby już sobie spokój, poszedł i zajął się czymś, ale on żaden z nich nie mógł nigdzie pójść, gdzie mógł być traktowany w życiu jak równorzędny. To byli wyklęci ludzie, pozbawieni jakichkolwiek już szans na normalność. Ta historia, choć skończona, musi toczyć się dalej. Na szczęście i ku przestrodze. Żebyśmy pamiętali, że jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto. I żeby się już nikt nie obudził nigdy, kiedy opadnie groza i pogasną reflektory na śmietniku, sączącą się jeszcze z otwartych ust ojczyzną.